Witajcie, edukacja na maksa z tej strony, kolejny odcinek serii arkusza kalkulacyjnego i mówimy dalej o Excelu, a dzisiaj zajmiemy się jakże ważnym tematem, jakim jest adresowanie względne i bezwzględne. Inaczej nazywane też po prostu blokowaniem komórek. O co chodzi? Tutaj jak widzieliście, mieliśmy dokonane działanie, które było... które miało swój schemat, tak? Schematem było to, że tutaj w tym miejscu ceny z komórki C9 należy odjąć cenę z komórki E9. Ja tutaj na przykład na chwilkę usunę. No i Excel w tym momencie, jeżeli w tym momencie przeciągniemy w ten sposób, zwróćcie uwagę, że Excel domyśla się, co ma zrobić, jak ma policzyć takie założenie. Ale co jeżeli byśmy chcieli na przykład w tym momencie zrobimy sobie jakoś tutaj mini komórkę, powiedzmy ogólna obniżka. Jakoś to sobie pokoloruję. Ogólna obniżka. Znowu sobie środkuję po grubie. I ona w tym momencie tutaj wynosi, powiedzmy, nie wiem, zrobię to jeszcze, nakładam jakiś kolor jej. Niech będzie, też damy to i wyśrodkuję 10 zł. To oczywiście mogę dodać jeszcze, że to jest walutowe i chciałbym teraz, żeby tutaj dodam jeszcze na nowo, może gdy ogólna obniżka. To sobie wyciągnę jeszcze, zawinę. No i teraz tak, jeżeli w tym momencie chciałbym zrobić tak jak ostatnio, że teraz od F9 odjąć ogólną obniżkę, to w tym przypadku nam to wyjdzie. Ale teraz jeżeli przyciągnę, to zwróćcie uwagę, że nic się specjalnie nie zmieni. Dlaczego? Ponieważ Excel chce brać z komórki poniżej, analogicznie, jeżeli tutaj się przesuwa, to się przesuwa. Ale to nie ma żadnego problemu, po prostu wystarczy, że tą komórkę, drugą, z której coś bierzemy, czyli z tej, po prostu zablokujemy. Zablokujemy ją w ten sposób. Żeby pełni komórkę zablokować, dolar L, dolar 12, czyli znaczek dolara umożliwia nam blokowanie. No i teraz po takim zablokowaniu, zobaczcie co się stanie. Mamy od razu obniżkę. Oczywiście tutaj, jak widzicie, głupoty nam wyszły, bo majtki są tak tanie, że skarbki są tak tanie, że to już przesada, więc może podniesiemy ogólnie. To samo z majtkami. Żeby jakiś minimalny zarobek chociaż na tym był, tak? Ale w ten sposób pokazałem wam ogólną ideę adresowania względnego i bezwzględnego. Czyli jeszcze raz. Jeżeli jest adresowanie względne, to Excel domyśla się w takiej sytuacji z niższej komórki to, co było z wyższej i bierze analogicznie podobną komórkę, tylko z komórki niżej. Czyli jeżeli tutaj było, korzystał z komórki F9, to niżej będzie korzystał z komórki F10, F11 i tak dalej. No i tak samo będzie w przypadku tego drugiego. Ale jeśli w przypadku mamy adresowanie bezwzględne, no to wtedy jedna z komórek jest zablokowana i zawsze ma tylko z niej korzystać, a nie z kolejnej dolnej. I to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy adresowaniem względnym i bezwzględnym. Z racji, że lekcja wyszła dość krótka, postanowiłem dodać jeszcze kilka elementów do tej lekcji, czyli takie numery związane ze wstawianiem i ukrywaniem kolejnych rzeczy. Dla przykładu, ogólna obniżka będzie działała w sytuacji, kiedy ona będzie w ogóle, kiedy ma być, tak? Czyli teraz, jeżeli nie ma ogólnej obniżki, można ją na przykład ukryć. Zwróćcie uwagę, że teraz nie ma kolumny G, została ona ukryta. Jeżeli teraz kliknę tutaj, to oczywiście ją odkryję.
Tak samo mogę, tym sposobem mogę także wstawić w ten sposób kolejną kolumnę, jeżeli bym kogoś potrzebował, na przykład dodać kolumnę z rozmiarami, tak? A potem następnie sobie skopiować. Przykładowo, chciałbym tutaj po produkcie dodać kolumnę z rozmiarem. To rozmieszczenie w tym miejscu pojawiło. Tutaj zaznaczam i teraz wstaw. I zobaczcie, mogę teraz zrobić prostą kolumnę rozmiar, do której dodam odpowiednie elementy. Oczywiście taką kolumnę mogę także sobie usunąć bardzo prosto. Także lekcja dzisiaj co prawda bardzo, bardzo krótka, ale no, wydaje mi się, że dość treściwa i wyjaśnia wszelkie znaczenia. Dla powtórzenia, dość jest to trudniejszy temat. Adresowanie względne wtedy, kiedy nie blokujemy żadnej z komórek i w przypadku jakiejś formuły, jakiegoś obliczenia, czerpie dane z kolejnych wierszy zgodnie ze wzorem, a w przypadku adresowania bezwzględnego będzie to sytuacja, w której jedna z komórek co najmniej jest zablokowana. I tak to w tym momencie będzie wyglądało. Dobrze, było krótko, ale mam nadzieję, że bardzo treściwie. Było adresowanie względne, bezwzględne i wstawianie, usuwanie dodatkowych kolumn lub też ukrywanie i odkrywanie. Myślę, że to Wam się w ogólnej pracy przyda. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam.